Halo, halo, dzień dobry! Jeżeli jeszcze się nie znamy, to ja mam na imię Ania, a Ty jesteś na kanale Zainspiruj się zdrowiem, na kanale, który powstał właśnie po to, aby inspirować innych do zmiany nawyków myślowych, żywieniowych, do zmiany i do wyrobienia sobie takich nawyków, które przybliżają nas do zdrowia. Dzisiaj zapraszam Ciebie na vloga, na bardzo spontanicznego, w żadnym calu niezaplanowanego vloga. Co dzisiejszy dzień przyniesie? Zobaczymy! Zapraszam! Jak możecie zauważyć, pierwsza rzecz o poranku, którą dzisiaj postanowiłam zrobić, to jest napić się wody z cytryną i miodem. Letnia woda, przyjemna woda, o Jezu, jaka słodziutka woda z cytryną, cudowności. Powiem Wam, że to jest bardzo dobry nawyk, zwłaszcza jeżeli ktoś jest dopiero na początku swojej drogi z zmianą nawyków żywieniowych na roślinne, zdrowe, wspierające, oczyszczające i wzmacniające ciało, to woda z cytryną i z miodem bądź bez, to już jak kto woli, o poranku jest naprawdę świetnym rozwiązaniem, ponieważ Was dobrze nawodni, ponieważ dobrze wypłucze, pomoże wypłukać toksyny, które nazbierały się podczas nocy, podczas nocnego oczyszczania w organizmie, dlatego jest naprawdę wspierający nawyk. Ja osobiście wodę z cytryną piję niecodziennie, piję rzadko. Akurat dzisiaj naszła mi ochota, więc postanowiłam się napić. Ale generalnie dzień jedzeniowy zaczynam później, ale też zaczynam od soku selera bądź jakiegoś innego zielonego soku. No ale dzisiaj chciało mi się po prostu bardziej pić, więc stwierdziłam, że napiję się wodę z cytryną i z miodem. Uwielbiam ten napój i jest no super. Także pierwszy nawyk, który można wprowadzić do swojego życia, od którego w ogóle można zacząć, to jest właśnie prowadzenie porannej wody z cytryną i z miodem, bądź bez miodu, z imbirem, bądź bez imbiru. Może być sama cytryna, ale lepiej, żeby się napić wodę z cytryną niż samą wodę, ponieważ ta woda bardziej nas nawadnia. Tak naprawdę sama woda w żaden sposób nas nie nawodni, a z cytryną już tak. Także na pewno ten nawyk to jest nawyk, od którego warto zacząć w ogóle cokolwiek. Wodę z cytryną i stwierdziłam, że trochę się ruszę z domu. W ogóle wczorajszy plan był taki, że dzisiaj sobie wstanę o poranku i pójdę podziwiać wschód słońca. No i generalnie wstałam wstałam o 4 rano, po 4 w sumie. I z myślą, że tak, idę zobaczyć wschód słońca. I powiem Wam szczerze, że trochę się zawiodłam, no bo dzisiejszy dzień jest taki pochmurny. Rano padał deszcz, było bardzo zimno, więc sobie odpuściłam, bo wschodu słońca i tak u mnie zobaczyła, więc stwierdziłam, że poczekam, może pogoda się poprawi, wtedy wyjdę na zewnątrz. I faktycznie pogoda się poprawiła, teraz jest o wiele cieplej, o wiele przyjemniej, więc idę na spacer. Spacerze. I kiedy sobie tak spacerowałam, to przyszła do mnie taka myśl i chciałam się czymś z Wami podzielić. Stwierdziłam, że to będzie fajny element, żeby go włożyć właśnie do tego vloga. Mam nadzieję, że to będzie krótka pogadanka. W każdym razie tak wiało na dworze, że stwierdziłam, dobra, pogadanki w plenerze sobie dzisiaj muszę odpuścić, wrócę do domu, usiądę i coś nagram. No i jestem. To, co do mnie przyszło, dla mnie jest czymś naturalnym i jakby czasami mam takie wrażenie, że to jest zbyt banalne, żeby w ogóle o tym mówić. Natomiast tego, co zauważyłam i zauważam na co dzień, to ludzie bardzo się spinają, są niecierpliwi, bardzo chcą widzieć szybkie rezultaty na już. Jeżeli chodzi o zmianę nawyków żywieniowych, też tak jest. Ludzie wprowadzają nawyki żywieniowe i w przeciągu miesiąca, dwóch chcą już być ozdrowieni, chcą widzieć cudowne efekty, cudowne zmiany itd., itd. No i właśnie taka myśl mi przyszła, że jest to niemożliwe, jest to niewykonalne. Czasami trzeba wiele lat, naprawdę wiele lat systematycznego, intensywnego działania, żeby naprawdę zobaczyć efekt, żeby powrócić do zdrowia, jeżeli ktoś chce po prostu powrócić do zdrowia. I co chciałam powiedzieć, to to, że zmiana nawyków żywieniowych, ale też myślowych, ogólnie zmiana życia
jest trudna. To jest trudny proces, który wymaga naprawdę poświęcenia, zrozumienia, edukacji, cierpliwości, no i konsekwentnego działania oczywiście. To nie jest tak, że my wprowadzimy wodę z cytryną o poranku, a nic innego nie zrobimy, bądź zrobimy jakieś jeszcze inne małe modyfikacje i my już będziemy widzieć zmianę. No nie, to tak nie działa. Oczywiście takie małe kroczki, takie małe zmiany też coś dadzą. I w większości przypadków, no, dadzą naprawdę dużo. I człowiek może zobaczyć naprawdę ogromną zmianę. Natomiast, żeby zobaczyć taki spektakularny efekt, trzeba zmienić wszystko. Nie można oczekiwać efektu wow, jeżeli będziemy powielać te same nawyki, które przyczyniły się do tego, że jesteśmy chorzy. Bądź jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, a ono się nie podoba nam i chcemy je zmienić. Niestety tak to nie działa. Jeżeli chcemy zobaczyć efekt, naprawdę efekt, jeżeli chcemy wyzdrowieć, to musimy zmienić wszystko. Całe nasze życie, nasze nawyki żywieniowe, nasze nawyki myślowe, a też nierzadko nasze otoczenie, czyli nasze środowisko, w którym przebywamy. I jeżeli chcemy naprawdę dojść do zdrowia i chcemy zobaczyć ten efekt wow, naprawdę, to niestety, ale zmiana musi się odbyć na wszystkich możliwych płaszczyznach. I sam proces zmiany jest naprawdę bardzo trudnym procesem. Ja w tym procesie jestem od 4 lat. Mimo, że w moim życiu zmieniło się wszystko, przede wszystkim doszłam do zdrowia i doszłam do niego dzięki temu, że zmieniłam wszystko na każdej możliwej płaszczyźnie. Moja zmiana była kolosalna. I mimo, że już doświadczam tego zdrowia, doświadczam tej energii, doświadczam tego życia, którego mi zawsze brakowało, to ja wciąż jestem w procesie, ja wciąż jestem w zmianie, ja wciąż mam coś do przepracowywania. I widzicie, 4 lata minęły i wciąż jest coś do roboty. To nie jest tak, że minęły 4 lata i ja już spoczywam na laurach, bo ja już doszłam do tego, co chciałam. Doszłam do tego, co chciałam, ale widzę też cały czas jeszcze rzeczy, które są do zmiany, jeżeli chodzi o emocje, bo jakby nawyki żywieniowe, one się już wyrobiły, bo 4 lata to jest na tyle dużo, że pewne rzeczy już zdążyły wejść mi w krew i jakby picie soku o poranku, czy spożywanie koktajlu na lunch, czy jedzenie sałatki na kolację, no jest coś dla mnie naturalnym, tak jak kiedyś jedzenie kotleta na obiad było czymś naturalnym i zajadanie potem grześków czy góralków, które były moimi ulubionymi, było czymś naturalnym, tak teraz to dla mnie już naturalne nie jest, ale inne rzeczy są dla mnie naturalne, bo wyrobiłam sobie efektywnie nawyki. Nawyki, które tak bardzo mocno weszły mi w krew, ale też w moją podświadomość, więc jakby zmiana dokonała się na różnych płaszczyznach. W całym tym procesie cały czas doświadczam nowych rzeczy, przychodzą nowe emocje, przychodzą nowe doświadczenia, które pokazują mi wiele rzeczy. Pamiętajcie, że jeżeli zmieniacie nawyki żywieniowe i w tym oczywiście myślowe, bo to jest powiązane, to przyjdą gorsze momenty, przyjdą momenty zwątpienia, przyjdą momenty takie zawahania i takie, że będziemy chcieli się poddać, że już chcemy tym rzucić i już w ogóle do tego nie wracać. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że takie rzeczy są naturalną częścią tego procesu i że one po prostu przyjdą, bo nasze ego będzie chciało nas zawsze ściągać w dół. No i teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Czy my się przyjrzymy tym emocjom? Czy my się im poddamy? Czy my stwierdzimy, dobra, mój umysł chce się poddać, to ja się poddam? Czy może stanę się obserwatorem i zaobserwuję, dlaczego mój umysł chce mnie ściągnąć w dół? Dlaczego ja chcę się poddać? Dlaczego przyszły mi takie emocje do mnie? Co się takiego wydarzyło, że ja właśnie czuję to, a nie coś innego. Dlaczego tak jest? I myślę, że to jest fajne, żeby stać się takim obserwatorem, że to jest potrzebne właśnie do naszego rozwoju. I na pewno pojawią się też takie momenty, kiedy zrobimy krok w tył, 2 kroki w przód, albo 3 kroki w tył i 1 tylko w przód. I to jest okej, to jest naturalne. I naprawdę nie ma się o co spinać. I to nie jest tak, że my jesteśmy na straconej pozycji, jeżeli przyjdzie do nas gorszy czas i my zrobimy krok w tył. My nigdy nie jesteśmy na straconej pozycji. Jeżeli postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce, jeżeli postanowiliśmy coś zmienić, dokonać zmiany, zmienić nawyki żywieniowe i myślowe, zmienić nasze życie, to my nigdy nie będziemy już na straconej pozycji, bo my i tak zrobiliśmy dużo samą decyzją o tym, że coś zmieniamy w naszym życiu. I to jest niesamowite. Także nawet jeżeli przyjdzie gorszy czas, przyjdzie czas zwątpienia, to nie traktujcie tego jak coś złego. To nie podchodźcie do tego jak do straconej pozycji. Nie jesteście straceni. Cały czas możecie kontynuować. Każdy dzień to jest nowa szansa do podjęcia pewnych kroków, pewnych zmian. Każdego dnia możecie zacząć na nowo. I wiadomo, że no, przyjdą różne momenty, spotkacie różnych ludzi, pojawią się różne sytuacje, ale to od Was zależy, jak na nie zareagujecie. Ale to, jak zareagujecie, i tak będzie w porządku. Jeżeli zareagujecie negatywnie, też będzie to okej. Tylko przyglądajcie się tym emocjom, przyglądajcie się Waszym reakcjom. Bądźcie obserwatorami, bądźcie uważni, co się dzieje w Waszym życiu. I potraktujcie to po prostu jak część procesu, bo to jest część procesu, przez który ja sama do tej pory przechodzę.
Więc już tak nie rozgadując się, bo ja to zaraz przejdę do jeszcze innych wielu tematów, o których chciałabym powiedzieć i pewnie gdzieś powiem w przyszłości najbliższej. Ale co jest bardzo ważne, to to, żebyście się nie poddawali, żebyście każdego dnia pracowali właśnie nad tymi nawykami żywieniowymi, ponieważ to jest trudna droga, ponieważ jeżeli przez całe życie robiliśmy coś w określony sposób, jeżeli przez całe życie jedliśmy w określony sposób i myśleliśmy w określony sposób, to teraz zmiana tego wszystkiego nie przyjdzie od tak, nie przyjdzie z dnia na dzień. To trzeba sobie wyrobić, nad tym trzeba ciężko pracować. Trzeba być konsekwentnym, trzeba być uważnym, zmobilizowanym i przede wszystkim trzeba wiedzieć, dlaczego to robimy, co nam to daje, czego oczekujemy od tego, co nam ma to przynieść. Jeżeli to wiemy, jeżeli to czujemy w 100%, to naprawdę będzie sukces, ale spokojnie, trzeba na niego poczekać. Dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość, trzeba być wyrozumiałym dla siebie, dla wszystkich emocji, które nam towarzyszą, dla wszystkiego, czego robimy. I to jest bardzo ważne, żeby być wyrozumiałym, żeby akceptować to i żeby zrozumieć, że to jest część procesu i ta część jest kluczowa. Dlatego każdego dnia pracujcie nad swoimi nawykami, wyrabiajcie je, róbcie powoli wszystkie rzeczy, wprowadzajcie jakby powolne kroki, nie rzucajcie się na głęboką wodę, to nie są wyścigi, tutaj nie ma kto pierwszy, ten lepszy, każdy idzie w swoim kierunku, swoim tempem i każdy robi to, co czuje, to, co potrzebuje i to jest okej. Po 4 latach żywienia roślinnego, po 4 latach tego procesu, mogę powiedzieć, że to była najlepsza rzecz, jaką dla siebie zrobiłam. Uratowałam siebie, swoje życie, swoje ciało przed całkowitą degeneracją, przed wczesną śmiercią, bo jakby nie było, gdybym się leczyła lekami chemicznymi, to moje ciało by się cały czas degenerowało, a to przybliżało mnie w konsekwencji do śmierci. Może nie umarłabym już w ciągu 5-10 lat, ale może umarłabym zbyt wcześnie, na przykład o 10 lat za wcześnie. Także nie poddawajcie się, cokolwiek się dzieje, pamiętajcie, że jesteście na dobrej drodze, jeżeli zmieniacie nawyki żywieniowe na roślinne, na czyste, na wspierające, to robicie wspaniałą robotę. Czas na drugi posiłek, sok selera i powiem Wam, że dzisiaj sok selera jest wyśmienity. Ja ogólnie bardzo lubię pić sok selera. Sam sok selera bardzo mi smakuje i ja wiem, że dla osób początkujących przełknięcie soku selera jest dość trudne, no bo faktycznie on ma specyficzny smak. Ale dobra wiadomość jest taka, że do smaku soku selera można się przyzwyczaić i można naprawdę nauczyć się go pić. I tak było w moim przypadku. Ja kiedy zaczynałam przygodę z sokiem selera, miałam mdłości, kiedy piłam, było mi niedobrze, chciałam to wszystko zwrócić, ohydny był smak, ale z czasem się przyzwyczajałam, no i gdzieś ten smak zaczął mi się podobać. I słuchajcie, teraz nie mam problemu z wypiciem litra, pół litra soku selera, bardzo mi smakuje. Czasami jednak, jeżeli zrobię na przykład sok selera naciowego, ale z użyciem liści, zielonych liści, takich intensywnie zielonych liści, to sam sok wychodzi bardzo gorzki. I na przykład wczoraj miałam problem z wypiciem mojego soku, ponieważ był tak cholernie gorzki i tak bardzo mi nie smakował, słuchajcie, że miałam taki moment, że chciałam go wylać. I powiedziałam, że nie będę go piła. Ale potem tak odstawiłam go, popatrzyłam na niego i mówię, nie. Chcę wypić sok selera, bo on jest dla mnie dobry, on daje mi wiele korzyści. I dzisiaj, z racji tego, że on mi tak nie smakuje jak zawsze, potraktuję go jako lekarstwo. Po prostu zmieniłam podejście, stwierdziłam, to jest moje lekarstwo i ja chcę, żeby moje ciało było zdrowe, ja chcę cały czas dochodzić do zdrowia, pracować nad swoim zdrowiem, dlatego wypiję ten sok. I powiem Wam, że nie było to takie złe. Potem jak zmieniłam nastawienie, to okazało się, że ten gorzki smak selera wcale mi już potem nie przeszkadzał, wypiłam go normalnie i nie było problemu. Także czasem trzeba zmienić nastawienie i to też bardzo pomaga. No ale dzisiaj nie miałam liści, sam seler naciowy, także... Pysznie, orzeźwiający i taki gaszący pragnienie. Bardzo lubię sok selera. Polecam Wam. Dużo właściwości, dobre nawodnienie, dobre odżywienie. Cud miód malina. Przyszedł czas, moi drodzy, na kolejny posiłek i dzisiaj jemy arbuza. I
tak właśnie wygląda mój kolejny posiłek, miska arbuza. Dawno nie mam arbuza, uwielbiam smak arbuza i cieszę się, że jest sezon arbuzy. Teraz są tanie, naprawdę można się fajnie nimi nawodnić. I powiem Wam, minęła godzina 12 i tak właśnie wygląda mój każdy dzień, bez względu na to, czy jestem w pracy, czy jestem w domu, czy cokolwiek innego robię. Że do godziny 12 jestem na samych sokach i dopiero po 12 zaczynam jeść coś innego, typu jakieś owoce, tak jak dzisiaj arbuz, bądź czasem będzie to shake, bądź będzie to jakiś inny owocowy posiłek. I dopiero potem przechodzę do sałatek, bądź jakichś gotowanych warzyw na wieczór. Także idę teraz szamać mojego arbuza, a my widzimy się potem. Tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego vloga. Mam nadzieję, że był on dla Was jakąś inspiracją, jakąś motywacją, czegoś Was nauczył, coś wniósł do Waszego życia. Jeżeli tak było, zostawcie lajka, dajcie jakiś komentarz, ale też nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, no bo jednak tutaj będą pojawiały się nowe materiały, nowe tematy będę poruszała, też dość kontrowersyjne, dlatego jeżeli chcecie być na bieżąco, no to wciśnijcie przycisk subskrypcji. A tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam wspaniałego dnia, trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym filmie. Pa!